Dzień dobry, Jacek Pożycki, gość OX.pl. Proszę Państwa, dzisiaj naszym gościem jest Pan Michał Bala. Będziemy mówić o nieruchomościach. Panie Michale, że tak pozwolę sobie, dlaczego te mieszkania są takie drogie? Albo może się okazać, że wcale nie są drogie, ale ja mam tylko takie mylne wrażenie. Nie, no są drogie. Są drogie. Są drogie. Wynika to z tego przede wszystkim. Generalnie mamy okres wzrostu gospodarczego. Być może nawet znajdujemy się na górce tego wzrostu. Mhm. Rosną ceny materiałów budowlanych. Mamy nowe inwestycje deweloperskie w okolicy. No to wszystko przekłada się na wzrost cen. Popyt też jest ogromny. Mhm. Czyli jesteśmy na jakiejś górce i będziemy zaraz spadać albo zjeżdżać? Czy nie? No czy ta bańka nie pokaże. Generalnie w nieruchomościach zawsze jest tak, że mamy okres wzrostu, następnie stabilizacji, a następnie mamy spadek. Mhm. Obecnie znajdujemy się gdzieś tam na szczycie tego wzrostu, ale ile jeszcze ta dobra koniunktura potrwa, czy to będzie rok, dwa, trzy, ciężko prorokować. Mhm. Ostatnio nadeszły takie pierwsze sygnały studzące trochę rynek, natomiast to są raporty tylko z pierwszego kwartału tego roku, także ciężko coś prognozować, wnioskować jeszcze. Ale podejrzewa Pan, że być może jeszcze na przykład rok utrzyma się taka tendencja wzrostowa, czy raczej będziemy już przynajmniej na jakiejś takiej stabilizacji? Ciężko powiedzieć tak naprawdę, ale myślę, że to jeszcze jakiś czas potrwa ta hossa. Te kolejne raporty pokażą tak naprawdę, co się dzieje na rynku krajowym, ogólnopolskim. Mhm. Jeżeli ta tendencja spadkowa bądź taka studząca się utrzyma, no to można gdzieś tam prorokować, że wchodzimy w tą ostatnią fazę tej stabilizacji. Rynek pierwotny czy wtórny? Gdzie warto kupić mieszkanie? Na którym rynku? No to zależy, kto czego oczekuje tak naprawdę. Mamy grupę klientów, którzy chcą mieszkać w kamienicach, w starym budownictwie, w centrach miast. Mamy klientów, którzy chcą mieszkać w wielkiej płycie, aczkolwiek to wynika najczęściej z ceny tych mieszkań. Mhm. Wielka płyta jest tańsza. Wielka płyta jest tańsza, rynek wtórny generalnie jest tańszy. No i mamy grupę klientów, których stać na mieszkania deweloperskie, którzy chcą mieszkać w nowym budownictwie. A prawda jest taka, że na dzień dzisiejszy klienci kupują każdy z tych segmentów nieruchomości. A najdroższe mieszkanie w regionie za metr kwadratowy? Generalnie taka cena na rynku deweloperskim rzędu 5000 zł nie jest już niczym szokującym. O, to taka jednostkowa cena za mieszkanie, które było najdrożej sprzedawane? Chodzi mi o metr kwadratowy bardziej. Metr kwadratowy? No to koło piątki. Koło piątki. No to jest dużo, faktycznie. Sporo. Powiedział Pan o tej płycie wielkiej. Są to mieszkania tańsze, a czy są, bo niektórzy straszą, pewnie deweloperzy straszą, że te mieszkania się już będą rozsypywać albo po prostu wielkie rzeczy niedobre się tam będą dziać. Jak to jest z tą wielką płytą? Mamy się czego obawiać? Moim zdaniem nie ma się czego obawiać. Dużo się mówi o tak zwanym okresie trwałości wielkiej płyty. Mhm. Szczególnie te 11-piętrowe wielkie bloki, tak? Tak, natomiast proszę zauważyć, że te budynki są cały czas modernizowane, są cały czas doinwestowywane w tym zakresie niezbędnym do funkcjonowania, są termomodernizowane. Także nie jest tak, że ktoś je postawił i one sobie stoją. Ten okres trwałości generalnie wielu budynków w Polsce taki teoretyczny jest przekroczony. Mamy przecież mnóstwo starego budownictwa, starych kamienic, które gdybyśmy na te tabele patrzyli, to one powinny się już dawno zawalić. A mieszkamy i nie ma się czego obawiać. Mieszkamy, nie ma się czego obawiać i pomieszkamy jeszcze długie, długie lata. Czyli warto kupować. Wielką płytę też. Warto kupować. No, wielka płyta generalnie jest ma trochę zalet. Na przykład? Do tych mieszkań deweloperskich. Przede wszystkim to jest lokalizacja. Mhm. Być może u nas w regionie to nie jest tak mocno widoczne, bo nie mamy tutaj dużych, rozległych miast. Ale generalnie na osiedlach z wielkiej płyty najczęściej mamy dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Mamy przedszkola, sklepy, żłobki, przystanki autobusowe, apteki. Często są to osiedla położone blisko centrum. No a te inwestycje deweloperskie siłą rzeczy są zazwyczaj gdzieś już dalej zlokalizowane. Przede wszystkim nie ma na tych osiedlach tej infrastruktury.
Czyli te wszystkie artykuły, które pogrążają wielką płytę, nie są zbyt zgodne z prawdą. I są być może jakimś wytworem właśnie rynku deweloperów, którzy chcą kupować te mieszkania, które są nowo stawiane. Ja bym nie demonizował absolutnie wielkiej płyty. Uważam, że jeżeli komuś pasuje, podoba się metraż tych mieszkań, nie przeszkadza mu metraż tych mieszkań, no to jak najbardziej. Co z materiałami budowlanymi? Bo wspomniał Pan o wzroście cen i w ogóle o kosztach wykończenia mieszkania. Rzeczywiście wzrost cen materiałów budowlanych jest widoczny. Może pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że galopujący. Wzrost cen robocizny również jest widoczny. No to niewątpliwie przekłada się na ceny mieszkań, zwłaszcza deweloperskich. Deweloperzy nie są w stanie wręcz oferować tych mieszkań taniej. A prawdopodobnie przez najbliższe parę miesięcy ten wzrost materiałów budowlanych no, będzie postępował niestety. No i też chyba nie ma rąk do pracy za bardzo. Tak? Nie ma rąk do pracy. Każdy deweloper, z którym rozmawiamy, mówi to samo. Problem z wykonawcami, problem z ludźmi do pracy nie ma. Czy mieszkanie jest dobrą inwestycją? Tak się mówi. To jest takie potoczne rozumienie chyba czasami kupowania mieszkań, jak pan na to moim zdaniem tak. Tak. Moim zdaniem tak. Znaczy zależy jak do tego podchodzimy tak naprawdę. Bo jeżeli pod wynajem, spekulacyjnie, czyli kupię dzisiaj, a za 3 lata sprzedam z zyskiem. Ale jeszcze podatek. Tak, uwzględniony by musiał być oczywiście. Chyba, że chcemy kupić nowe albo wyremontować jakieś, tak? To wtedy chyba można, po 5 latach dopiero nie płacimy podatku, tak? Jeżeli chcemy sprzedać mieszkanie. Generalnie tak, po 5 latach podatkowych, czyli do końca tego 5. roku, ten obowiązek podatkowy mija i nie płacimy podatku dochodowego. Podatek dochodowy oczywiście od różnicy pomiędzy ceną zakupu a ceną zbycia. W najgorszej sytuacji zawsze są ci, którzy dostali mieszkanie w spadku bądź w darowiźnie. Oni muszą płacić podatek od pełnej kwoty. I wtedy jest to duża kwota. 19% od wartości mieszkania może być to kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych nawet. Czyli jest to dobra inwestycja, bo ja panu przerwałem, ale zaczął pan właśnie od tych spekulacyjnych. Myślę, że też cele takie inwestycyjno pod wynajem, tak? Tak? To też jest taki chyba no dobry to wówczas pomysł. Generalnie uważam, że jest to dobra inwestycja. Już jestem co do tego bardziej przekonany. Ponieważ przez te lata możemy na tym mieszkaniu zarabiać, a spadek wartości ewentualny wynikający z tych okresowych wahań rynku, no będziemy przed nim zabezpieczeni w pewnym sensie. Nie musimy w tym momencie sprzedawać mieszkania, kiedy te ceny są niskie. Możemy spokojnie poczekać na kolejny wzrost albo potraktować to już jako jakiś tam plan emerytalny. Tak, można tak zrobić. Zapytam jeszcze o użytkowanie wieczyste, bo od 1 stycznia 2019 roku zostaje niezniesione użytkowanie. Każdy, kto ma własność na gruncie, który jest w użytkowanie wieczyste, będzie mógł powiedzieć, że jest też właścicielem gruntu. Czy to wpłynie na przykład ceny mieszkań? Nie sądzę. Użytkowanie wieczyste dotyczy to też tylko nieruchomości mieszkaniowych. Także ono nie zniknie całkowicie, ale tylko na tych gruntach, które są przeznaczone pod mieszkaniówkę. Czy spadną ceny mieszkań? Nie sądzę. Na dzień dzisiejszy... Może wzrosną, dlatego że... Też nie sądzę. Ja generalnie uważam, przynajmniej u nas na rynku cieszyńskim i okolicach, to nie ma żadnego znaczenia na dzień dzisiejszy. Ceny mieszkań w budynkach na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste są dokładnie takie same jak ceny mieszkań w budynkach na tym gruncie własnościowym. Także to na dzień dzisiejszy nie ma znaczenia żadnego. Myślę, że nic się nie zmieni. Jeżeli to użytkowanie wieczyste zostanie rzeczywiście przekształcone w prawo własności, to dla przeciętnego nabywcy mieszkania to po prostu nie ma żadnego znaczenia. Może jedynie będzie miał taką psychiczną, odblokowaną blokadę. Tak, jakby że... doszukując się jakichś takich plusów, no to myślę, że rzeczywiście zniknie ta... Obawa, że grunt, na którym stoi moje mieszkanie, nie jest moje. Dokładnie. Samo nazewnictwo nam się trochę uprości. Klienci nie będą się zastanawiali, co to jest użytkowanie wieczyste. Czy to jest lepsze, czy gorsze, czy ma jakieś tam znaczenie.
Jeżeli chodzi o koszty, bo tu być może moglibyśmy się jakby doszukiwać jakiejś różnicy, no to ja starałem się policzyć taką różnicę, jakby to kwotowo wyglądało na przykładzie kawalerki na osiedlu Zor w Cieszynie, bo taką gdzieś tam w rodzinie mamy. Także tam opłata z tytułu użytkowania wieczystego roczna. To jest ile? Około 18 zł. Ja nie pamiętam, płaciłem jakiś czas temu, ale tyle to wychodziło. Przeliczając to po aktualnej stawce podatku od nieruchomości, no to ta opłata wyniesie jakieś 6 zł rocznie. Czyli będzie można na przykład uzyskać bonifikatę, jeżeli wpłacimy w pierwszym roku tego przekształcenia użytkowania wieczystego i ta bonifikata będzie dość duża z tego, co wiem. Jest w ustawie takie założenie, to jest 60%, jeżeli zrobimy to w pierwszym roku, to ona tam spada o 10% w kolejnych latach. Natomiast 20 lat nadal opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w takiej samej wysokości jak w dniu przekształcenia trzeba będzie ponosić. Zapytam jeszcze na końcu, jakie są plusy i minusy bycia osobą, która zajmuje się nieruchomościami, która sprzedaje, kupuje, wynajmuje innym? No, plusy to takie na pewno, że poznajemy mnóstwo ludzi. Nasza praca jest mimo wszystko ciekawa. Wydaje mi się, że nieruchomości gdzieś tam interesują wszystkich. One nas otaczają, a my mamy z nimi kontakt. Chcąc, nie chcąc, w pewnym momencie trzeba się z nimi zmierzyć. Wchodzimy, oglądamy te przeróżne budynki. Z minusów no to na pewno czas, jaki trzeba na to poświęcić, bo niejednokrotnie to są godziny poranne, wieczorne, przeróżne. Trzeba też dość dobrze orientować się w tych wszystkich przepisach i generalnie być na bieżąco. Temat w ogóle kupowania mieszkania jest dość rozległy, skomplikowany dla co po niektórych i na pewno jest to gąszcz różnych rzeczy, które trzeba sprawdzić. Na pewno biuro nieruchomości w ogóle jakoś tam służy pomocą, to sobie zostawmy może na jakiś inny temat. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję. No i miejmy nadzieję, że te ceny, przynajmniej dla tych osób, które są po tej stronie, będą coraz niższe, a dla państwa to pewnie woleliby państwo, żeby to było droższe, ale myślę, że może... No niekoniecznie. No, dla mnie idealną sytuacją, kiedy nieruchomości są cały czas w obrocie, czy one są drogie, czy tańsze, no to już tam jest sprawa drugorzędna, jeżeli chodzi o nasze zarobki oczywiście. A właśnie my sobie życzmy tego, żeby zarobki na przykład pozwalały nam miesięczne, pensje, żeby nam pozwalała na kupno na przykład już 20 metrów kwadratowych i wtedy będzie obrót jest i kupno i sprzedaż i wszystko. Bardzo dziękuję. Pan Michał Bala był naszym gościem. Dziękuję.